Siano, jestem Lamianek, a ty, drogi widzu, witaj w kolejnym materiale na tym kanale. W dzisiejszym odcinku oczywiście jesteśmy na Hellcase'ie. No i na sam start przypomnę ci, że wchodząc z pierwszej linki w opisie dostajesz 0,7 dolarka oraz 10% do doładowania. Natomiast zachęcę cię jeszcze, abyś zajrzał sobie w drugą linkę w opisie, ponieważ tam jest bardzo fajny konkursik i tak jak widać, no tutaj już mamy 23 osoby, czyli kolejne osoby wbiły no od poprzedniego filmu. 16 dni do końca, w momencie gdy oglądacie ten film, może 15 z godzinami, także no zachęcam, abyście sobie dołączyli. Tutaj macie ostatnie osoby, które sobie podołączały, także zachęcam was i za jedyne 2 dolary możecie sobie zgarnąć skina o wartości 40 dolarów, uśredniając to, co tutaj mamy, także no ja bym korzystał. A wracając do tego, że bardzo wam się podobają pod względem statystyk, o czemu mam skrzyneczki zrasta, wracając do tego, że bardzo wam się podobają skrzyneczki no counter-strike'owe pod względem statystyk filmów na YouTubie, no drugi film zbliża się już do 1000 wyświetleń w 48 godzin, no co jest mega wynikiem. Także dzisiaj lecimy sobie z kolejną skrzyneczką, ostatnio była ta skrzyneczka czerwona Esport, także dzisiaj weźmiemy sobie zieloną. No a w następnym materiale weźmiemy sobie skrzyneczkę niebieską, czyli Esport 2014 Summer. No i co wam powiem, no lecimy sobie, standardowo robimy 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10, 5, 4, 3, 2, 1 i coś tam spróbujemy sobie na case battlach, wydajemy sobie 2 dolary, no i sprawdźmy sobie, co nam tutaj poleci. $1.62 na początek, cyk, 4 dolary. Sprawdzamy sobie, co tym razem. Znowu dwa wirusy, więc no może teraz jakiś lepszy stanik Star Treku, coś czy nie. 1,44 oba, czyli no ciutkę gorzej poleciało. 6 dolarków, sprawdzamy sobie, może teraz coś różowego najbardziej bym liczył. O właśnie, na różowe skinki, które mogą nam tutaj dać proficik. I jest 7,24, ok, czy to może polecieć jeszcze w lepszym stanie? Może polecieć w lepszym stanie, trafiliśmy akurat field tested, no dobra, nie ma co narzekać, bo bardzo fajny proficik siadł, ale no oczywiście liczymy na więcej, zaraz sobie zobaczymy, co tutaj może z tych różowych na przykład nam polecieć ta Corticera. Myślę, że będzie droższa, tu mnie trochę zdziwiła cena, straciliśmy sobie teraz 2 dolarki. Tutaj mamy AWP, też taka średnia, no to może Jaguar, no Jaguar, kurde, no tak widzę, powiem wam, że ta skrzyneczka może coś dropnąć takiego, ale jakiegoś potężnego profitu w setkach dolarów nie będzie. O, znowu mamy nowe, no i może teraz ta nowa lepsza niż 7,24 field tested. Dostajemy 7,24 field tested, no niestety. Próbujemy sobie dalej. 10 skrzyneczek Summer CS2 Case. Lecimy i tym razem widziałem tam Tygrysa Bengalskiego, ale finalnie przeleciał o troszkę. Czyli tym razem, prawie proficik, widzowie, prawie proficik. Nie spodziewałem się, że przy 10 skrzynkach, jak polecą same takie skinki, będzie bliziutko profitu, ale jednak było prawie. No i tutaj, czy zaskoczymy się? Niestety tutaj już jest zdecydowanie gorsze otwarcie, także no. Dobra, klikniemy sobie jeszcze raz tutaj 10 skrzyneczek za 20 dolarków. No i Jaguarek tam przeleciał u góry, po środku troszkę. No i dobra, schodzimy już teraz niżej, żeby jeszcze udać się w tym materiale na case battle, żeby to też nie było za długie. No i wydaje mi się, że zrobimy sobie tak, no na 7 skrzynek weźmiemy sobie 2 osoby, na 8 skrzynek weźmiemy sobie 3 osoby, no i na 4 osoby weźmiemy sobie to 10 skrzynek, musiałem się zastanowić, żeby tutaj nie przesadzić, ale zrobiłem sobie tak klasycznie, jak w każdym w sobie materiale z testu tych skrzyneczek. Zachęcam was, abyście sobie tutaj otwarli. Akurat jak doładujecie sobie 2 dolary, no to możecie otworzyć 2 dolary na mój konkursik oczywiście, to warto podkreślić. No to sobie po prostu możecie otworzyć na przykład no właśnie takiego Summer CS2 Case'a. Esport 2014, no ale macie też wiele innych, na przykład możecie sobie zrobić, nie wiem, case battle na 10 skrzyneczek tych za 20 centów, no różne opcje możecie sobie za te 2 dolary. A pamiętajcie, że jeżeli pierwszy raz pojedziecie na stronę, to dostaniecie 0,7 dolara, no i na dodatek jeszcze dostaniecie 10% bonusu do wpłaty, czyli finalnie macie w sumie 2,20 przy wpłacie 2 dolarów, no i jeszcze jeśli jesteście pierwszy raz na stronie, to macie nawet 2,90, także
No, za to już idzie coś fajnego sobie dropnąć. Tutaj mamy jakąś fajną bitwę. Niestety nie zdążyłem do niej łączyć. Ona była za 300 dolarów ponad. Ale dobra, skupmy się na e-sportach. My dzisiaj otwieramy zielonego. Jakże 7 skrzyneczek na dwóch graczy. To będzie pierwsza bitewka. No i sprawdźmy sobie, czy dzisiaj nam ta skrzyneczka na bitewkach odda. Lecimy sobie 7 skrzyneczek, 14 dolarków. No i szukamy czegoś dobrego. No cieszyłem się tutaj z jakiegoś różowego skinka na pewno. Ujejo, niebieski, ale mu poleciał. Albo z różowego, albo fioletowego. No czerwony to wiadomo, że czerwony byłby najlepszy. No ale no ciężko go trafić, nie będę ukrywał. No tutaj widzę, że ten Mac 10 Ultrafiolet mu pomógł bardzo na starcie i wyszedł sobie troszkę na prowadzenie. I trzy skrzyneczki do końca i na razie nie widać, oj, mój lepszy stan, ale... Aha, mój lepszy stan, ale jego jest droższy w gorszym stanie. Spoko. Ostatnia skrzyneczka. Ile tracimy sobie? Dolarek 40, także ciężko, widzowie. No i niestety się nie udaje. A więc lecimy sobie na drugą bitwę. Case Battle, Create. Oczywiście dodajemy sobie e-sport. Dzisiaj otwieramy zielone, czyli teraz 8 skrzyneczek na 3 graczy. 16 dolarków wydajemy. No i sprawdźmy sobie, może teraz odda, a jak teraz nie odda, no to na 4 graczy 10 skrzyneczek już będzie musiało oddać. Nie ma szans, że wszystkie bitwy przegramy w dzisiejszym odcinku, także którąś z tych bitew na pewno wygramy, ale która to będzie, czy ta na 3 osoby, czy ta na 4 osoby, przekonamy się zaraz. Więc lecimy, no i szukamy czegoś dobrego tutaj. Mam nadzieję, że to się zaraz trafi. No i mamy w końcu jakiegoś gloczka tutaj ładnego. Oby tak dalej. Okej, może być, może być. Na razie mamy spoko przewagę. I oby tak było do samego końca. Proficik będzie bardzo fajny dla zwycięzcy. Obym nim był ja. No ale jeszcze poczekajmy. Trzy skrzyneczki do końca. Nadal prowadzimy. No z przewagą 3,5 dolara. No ale nadal prowadzenie. Tutaj nic się nie zmienia. I mamy... No nadal 3,5 dolara, czyli nie powinno się tu już nic wydarzyć. Oj, ten uspik. Na całe szczęście ten uspik no, nie był za drogi, czyli wygrywamy sobie tą bitwę. 41 dolarków trafia na nasze konto, a więc lecimy sobie teraz z ostatnią bitwą. E-sport, 10 skrzyneczek na 4 graczy. Jakbyśmy jeszcze to wygrali, no to już by było przepięknie. Ja ci, widzu drogi, przypomnę, że wchodząc z pierwszej linki w opisie dostajesz 0,7 dolarka i 10% do doładowania. Przypomnę ci o mega konkursie, który znajduje się w drugiej lince w opisie. Zostało nieco ponad 2 tygodnie, także sprawdzaj sobie jak najszybciej. Zachęcam cię, abyś wziął swój udział. No, szanse są dość spore. No, 24 osoby, no, a 5 skinów do wygrania, no to kurde. Sami sobie odpowiedzcie, jakie są szanse bardzo duże, żeby coś wygrać. No i oczywiście zachęcam cię, abyś zostawił łapeczkę w górę, zostaw jakiś miły komentarzyk, zasubskrybuj z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć żadnego livestreama, ponieważ na livestreamach, tak jak już... Ojojoj, ale digielek. Tak jak już wspomniałem, na livestreamach coraz więcej, jeszcze gloczkiem poprawia. Ojojoj. Tak jak wspomniałem, zbiera się nas coraz więcej na livestreamach i bardzo miło się streamuje. Także no zachęcam, abyście sobie wpadali. No a te odcineczki tutaj z Hellcase'ika tak ładnie lecą, że aż chce się dla was ten content tworzyć. No niestety na sam koniec bitewkę przegrywamy. W takim bądź razie ja ci, drogi widzu, życzę miłego dnia. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Siemanko!